prezydencie, jak się bawicie? Fantastycznie, to pewnie widać dookoła, nie tylko nasza trójka. Skąd pomysł na tego typu imprezę? Z tej potrzeby fajnego spędzania czasu, integracji środowisk seniorów. Mamy fantastyczne, ale często bawią się osobno, jeśli chodzi o kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Mamy Miasto Prawy Seniorów, która ma być tym środowiskiem łączącym i integrującym wszystkie pozostałe. To taka nasza propozycja wspólnie z panem przewodniczącym Miastej Rady Seniorów, Arturem Arteckim, jego współpracownikami. Czujemy, że udało się fantastycznie. Byliśmy zaskoczeni ilością zgłoszeń. 370 osób się zapisało. Panie Teresko, jak się tańczy? Czy jest prezydentem? Nie, ja jestem prezydentem. Nie deprze po nogach? Nie. To sam. Tańczy pierwsza klasa. Seniorzy Białej Podlaskiej nie powinni się nudzić. Co? Co z tymi pakiecie? Generalnie odczuliśmy się jak na słuchni. Lecz myśliwszy na zmianeczko, kim ty rycznie będziesz moją. Jak się bawicie? Jak się bawicie? Tego brakowało? W ręku trzymam opaskę telemedyczną, którą dzięki podpisanej umowie między wojewodą lubelskim panem Lechem Sprawką a naszym prezydentem miasta panem Michałem Litwiniukiem możemy przekazać dla bialskich seniorów nieodpłatnie. Jej główną funkcją jest utrzymywanie łączności z centrum teleopieki. Dodatkowo opaska mierzy podstawowe parametry życiowe jej użytkownika, czyli saturację, tętno, ciśnienie krwi, temperaturę ciała, jak również posiada funkcję lokalizacji użytkownika. Podczas tego spotkania rozdajemy te opaski? Rozdajemy póki co wnioski o jej przyznanie. Po rozpatrzeniu takowego wniosku przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy taka opaska może zostać przekazana dla bialskich seniorów. Warunkiem jest ukończony 65 rok życia, oczywiście bycie mieszkańcem miasta Białej Podlaskiej, jak również to, żeby jej użytkownik był osobą samotnie gospodarującą, samotnie mieszkającą lub z członkami rodziny, którzy zwyczajnie z różnych względów nie są w stanie zabezpieczyć w sposób wystarczający opieki dla tej osoby. Opaska ma za zadanie głównie pomóc czy poprawić poczucie bezpieczeństwa bialskim, naszym seniorom bialskim. Na tą chwilę zabezpieczyliśmy 200 opasek dla naszych seniorów. Jeśli okaże się, że jest to liczba niewystarczająca, bierzemy pod uwagę możliwość zwiększenia tej ilości. Myślę, że to jest dobry kierunek. Wykorzystujemy nowe technologie. Korzystamy z tego dobrodziejstwa, które nam te czasy przynoszą. Trzeba iść z duchem czasu. I myślę, że całkiem ciekawa oferta. Oczywiście może ktoś zarzucić, że pewne parametry czy analizowanie, czy badanie tego ciśnienia krwi może być nie do końca dokładne, ale to już daje pierwszy taki sygnał dla użytkownika, czy wszystko jest dobrze. Co więcej, jeszcze o jedno muszę powiedzieć. Bardzo ważne, co ta opaska jeszcze ma. Ma mianowicie detektor upadku. Bardzo ważne i może być przydatne w momencie, gdy opaska wykryje upadek seniora, automatycznie sama wykonuje połączenie z centrum teleopieki i w przypadku, gdyby nie było możliwe
porozumienie się z seniorem, tak? Bo tutaj jest możliwość rozmowy. Jeśli by takowej nie było możliwości, do seniora zostaje natychmiast skierowane służby pomocowe. Kiedy spodziewamy się pierwsze opaski wręczyć? Zostały już wręczone przez pana prezydenta miasta, pana Michała Litwiniuka. Zostały wręczone w tym tygodniu. Niemniej jednak relacja będzie w internecie z tego wydarzenia. Ale zbieramy wnioski kolejne. Cały czas i ważny fakt. Przewidujemy kontynuację tego programu w przyszłym roku. Bo póki co te opaski są finansowane z programów rządowych, do których przystąpił pan prezydent. Niemniej jednak, gdy programy nie będą miały kontynuacji, w mieście zamierzamy zabezpieczyć środki na dalsze użytkowanie tych opasek w przyszłym roku. Więc zachęcamy do skorzystania przez wszystkich bialskich seniorów,